Część trzecia, czy tom trzeci obejmuje lata 1340-1468 i tu jest może powód do krótkiego wyjaśnienia, dlaczego akurat takie daty. On jest obszerniejszy od poprzednich dwóch tomów, mniej więcej o 1/3, chociaż na oko wydaje się, że tom jest grubszy, po prostu wydawca zdecydował się dać trochę cieńszy papier, żeby to nie wyglądało już tak ciężko, znaczy nie ważyło tyle. A więc rozrastał się ten materiał w moich rękach, nie dlatego, że ja coś tymi rękami takiego szczególnego robiłem, po prostu tak fascynujący jest ten materiał i tak bogata jest ta historia. No bo przypomnijmy, co jest w tych ramach czasowych. To jest i tworzenie podstaw potęgi polskiej przez Kazimierza Wielkiego. Jego wielkie dzieło, naprawdę wielkie dzieło gospodarcze, kodyfikacyjne. Uniwersytet w końcu. Potem jest tworzenie polskiego narodu politycznego w czasach bezkrólewia, w czasach Ludwika Węgierskiego, a potem bezkrólewia po jego śmierci. Potem jest Jadwiga, wielki król Polski, wielka Polska święta i jej związek z Jagiełłą, Unia Polsko-Litewska. No, fenomenalny temat, o którym mnóstwo się dowiedziałem, pisząc tę książkę, jak trudna jest każda Unia. Myślę, że pół żartem oczywiście tylko to powiem, ale materiał dziejowy zawarty w tym tomie na pewno mógłby być przydatny dla wielu polityków dzisiejszych, którzy troszczą się o Unię. Jak trudno jest utrzymać Unię i jakich wysiłków trzeba dokonywać, żeby Unia trwała. Ta akurat, o której ja piszę, przetrwa 410 lat. Ta Unia Europejska, no na razie słyszę, że niektórzy marzą o tym, żeby jeszcze przetrwała kilkadziesiąt. Może się uda, ale niech się nauczą od Kazimierza Jagiellończyka, od Polaków i Litwinów tamtego czasu, jak to robić, żeby Unia przetrwała. A więc Unia, czyli wielki polski dziejowy sukces, a więc Grunwald, a więc zwycięstwo w walce z zakonem, a więc przeniesienie tego zwycięstwa nie tylko na płaszczyznę militarną, ale także ideową, europejską, właśnie na Sobór w Konstancji, prawo narodów, wkład Skarbimierczyka i Stanisława ze Skarbmierza do tego europejskiego skarbca duchowego. Ta wreszcie historia, która zamyka to, to jest tworzenie podstaw, struktury i tradycji działania polskiego parlamentaryzmu. Pierwsza data otwierająca tom 1340, no to ci z Państwa, którzy czytali tom drugi, wiedzą, do czego się odwołuje, po prostu do tego, że Polska zmienia swój wektor geopolityczny na wschodni. Kazimierz Wielki musi wtedy zrezygnować ze Śląska, liczy, że czasowo, że to jeszcze jest sprawa niestracona całkiem, że to się kiedyś uda odwojować, ale przewaga miażdżąca sił tych, którzy nad Śląskiem panują, czyli Luksemburczyków, jest zbyt wielka. A więc rezygnuje ze Śląska, aby poświęcić polskie siły na wejście na Ruś, którą dostaje nie przez podbój, ale na zasadzie dziedziczenia, do Lwowa. To jest ten zwrot geopolityczny, który moim zdaniem zasługuje na miano ważnej cezury w polskich dziejach. Dlatego warto może 1340 było obrać jako cezurę początkową. Ale dlaczego 1468? Na ogół żaden podręcznik, żadna historia nie kończy się na tym. Pierwotnie rzeczywiście chciałem doprowadzić ten tom do 1492 roku, do śmierci Kazimierza Jagiellończyka i do, w moim przekonaniu, właśnie momentu, w moim niegdysiejszym przekonaniu, do momentu, w którym formuje się ostatecznie polski parlamentaryzm. Ale to moje przekonanie zweryfikowałem, zmieniłem w trakcie pisania tej książki. Otóż 1468 rok, a nie 1493, jak przyjmuje znakomita większość podręczników, to jest właśnie rok pierwszego dwuizbowego polskiego systematycznego parlamentu, do którego wybrano po dwóch posłów z każdego powiatu, czyli z każdej ziemi, czyli z każdego sejmiku. Ta struktura wyborcza, która utrzyma się przez następnych 300 kilkadziesiąt lat i pozwoli przeprowadzić 300 kilkadziesiąt sejmów w historii Rzeczpospolitej, ona pierwszy raz okrzepnie w dojrzałą formułę 9 października 1468 roku. Niezwykle ważna data w naszej historii. Powinniśmy ją godnie obchodzić za rok, bo to będzie 550 lat polskiego parlamentaryzmu.
już takiego świetnie zorganizowanego, bo jego tradycje sięgają znacznie głębiej. Koniecznie moim zdaniem trzeba to przypomnieć i celowo chciałem podkreślić tę datę niemal w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Bo wyobraźcie sobie Państwo, jak będzie obchodzona rocznica odzyskania niepodległości. To jest data, rok 1918, jego setna rocznica, obchodzona przez wiele krajów w naszej części Europy jako początek niepodległości. Dla Czechosłowacji, dla Litwy, dla Łotwy, dla Estonii. A więc, broń Boże, nie chcę, żeby Polska jakoś wynosiła się ponad swoich sąsiadów, ale jednak Polska nie jest krajem, który powstał w 1918 roku. Polska ma znacznie starszą historię i warto przypomnieć tę historię przy okazji 2018 roku, dlatego w moim, w cudzysłowie, to znaczy takim, który na pewno będę proponował programie obchodów na rok 2018, powinien się zaczynać ten obchód od 30 stycznia, który będzie, powinien być obchodzony jako okrągła, tysięczna rocznica pokoju polsko-niemieckiego po 15-letniej wojnie w obronie polskiej niepodległości. Polska wygrała tę wojnę i w Budziszynie Bolesław Chrobry w 1018 roku podsumował tę wojnę pokojem z Niemcami. Dobrze jest obchodzić rocznicę pokoju, bo to nie jest rocznica wojny, tylko pokoju, ale zwycięskiego pokoju, w którym Polska obroniła swoją niepodległość 1000 lat temu. To jest tysiąclecie obronionej niepodległości. Druga rocznica to jest właśnie ta, 550. rocznica polskiego parlamentaryzmu w jego stabilnej, systematycznej i niezwykle wydajnej przez następne jeszcze dwa wieki formie. Może jednak warto przypomnieć tutaj mały nawias, dlaczego zapomnieliśmy o niej. Długosz jednoznacznie pisze, że to był ten pierwszy dwuizbowy parlament. Ale potem w końcu XIX wieku Adolf Pawiński, a za nim tu w Warszawie, za nim Michał Bobrzyński w Krakowie, doszli do wniosku, że Długosz się myli, że Długosz nie ma racji i uznali, że dopiero 1493 rok, tak jak po nich się to przyjęło właśnie, to czas pierwszego zorganizowanego parlamentu polskiego i tak obchodzono na przykład w 1993 roku 500-lecie polskiego parlamentaryzmu. Źle. I nie mówię tego w oparciu o swoje na pół amatorskie rozważania, ale w oparciu o dwa autorytety i oczywiście własne na podstawie tych autorytetów no, próby potwierdzenia ich ustaleń. Ten pierwszy autorytet to Długosz, który to widział na własne oczy. Ten drugi autorytet to Wacław Uruszczak, najwybitniejszy dziś polski historyk prawa tego czasu, czyli XV-XVI wieku, który w świeżo wydanej analizie udowodnił, że to na pewno ten Sejm z 1468 spełnia wszystkie warunki, no, że tak powiem, Sejmu dwuizbowego wybranego w procedurze elekcji po dwóch posłów z każdej ziemi. W dodatku odnalazł się nie tak dawno historyk poznański, profesor Gąsiorowski, odnalazł coś w rodzaju stenogramu z tego Sejmu. Nie mamy prawie w ogóle żadnych innych zapisów o innych Sejmach, a w przypadku tego Sejmu mamy dokładny zapis tego, czym się ten Sejm zajmował. I to znów jest imponujące, jak szeroki był zakres suwerenności wolnych obywateli w Polsce. Wiadomo, chłopi nie należeli do tej grupy wolnej. Mieszczanie, nie wiadomo było jeszcze, czy będą należeli, czy nie. To nie było jeszcze rozstrzygnięte. Ale to, że tak wielu było ludzi wolnych, dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce było wolnych, podczas gdy w innych krajach jedynym wolnym człowiekiem był król. To moim zdaniem jest tytuł do naszej tradycji sławy. Nie naszej dzisiaj tutaj, ale naszej tradycji sławy. To właśnie, że rozstrzygano na tym Sejmie takie sprawy jak skarga kobiety na niesprawiedliwe potraktowanie jej męża, no oczywiście jednego z ważnych obywateli Wielkopolski, jak z drugiej strony tak ważne wydarzenie międzynarodowe jak to, czy ubiegać się o tron w Pradze, bo wtedy się nastręczała taka okazja, czy nie. To nie sam król o tym decyduje, ale też Sejm ma prawo się wypowiedzieć. No ale oczywiście przede wszystkim to jest sprawa podatków, pieniędzy. Nad tym się zastanawiają przedstawiciele społeczeństwa. Wydać na to czy na tamto. Zebrać nadzwyczajny podatek na pokrycie kosztów niedawno zakończonej wojny, o odzyskanie Pomorza Gdańskiego, czy nie, prawda, w jakiej wysokości. No to jest właśnie wyraz suwerenności narodu. Z tego powinniśmy być niesłychanie dumni, dlatego postawiłem tutaj może nie kropkę, ale średnik.
Po tym średniku mam nadzieję dalsze zdanie, znaczy dalszą część zdania, jakie pisze Polska Historia, uda mi się odtworzyć w tomie czwartym, który według mojego planu powinien obejmować lata 1468-1586, czyli do śmierci króla Stefana Batorego. No, można powiedzieć bez żadnej przesady i bez żadnego mrugnięcia okiem, że to był polski złoty wiek. Nie ten, o którym mówił prezydent Bronisław Komorowski, tylko prawdziwy złoty polski wiek. A potem to byłby tom czwarty. Tom piąty w moich zamierzeniach powinien objąć okres od 1587 do 1696, to znaczy do śmierci Jana III Sobieskiego, który też zamyka pewną epokę w naszych dziejach, no bardzo wojenną, obfitującą w bardzo dramatyczne wydarzenia. Następny, a więc już szósty tom, to byłby tom od 1697 do 1795 roku. Tych cezur nie muszę chyba tłumaczyć, od wyboru Augusta II do trzeciego rozbioru. Tom siódmy obejmowałby lata 1796 do 1864, właśnie do zamknięcia powstania styczniowego, bo po nim tworzy się nowe społeczeństwo polskie. Tom ósmy obejmowałby okres od 1865 roku do 1918-20, myślę, że gdzieś do, tu jeszcze nie stawiałbym ostatecznego rozstrzygnięcia. Tom dziewiąty do 1945 roku, tom dziesiąty okres PRL-u i da Bóg dożyje, nie wiadomo, tom jedenasty obejmowałby historię po 1989 roku. No to wszystko w ręku Boga, ale w każdym razie no tak, takie są te plany, o które pytała pani redaktor. Bardzo zachęcam do zajrzenia do tego tomu trzeciego, bo to jest tom tchnący optymizmem, energią. Nie dlatego, że ja mam jakąś szczególną energię czy optymizm, ale takie były te dzieje. Tam naprawdę nie jest łatwo zawstydzić się bycia Polakiem. Tam są tylko powody do dumy, do naśladowania. Dziękuję bardzo.